Siemka to Jemka, witam was na kolejnym odcinku ze Star Wars Galaxy of Heroes. Dzisiaj, wchodząc na giereczkę, mamy informację o tym, że wskoczył nowy bohater. Omega. Jest to postać z serialu, w którym mamy do czynienia z parszywą zgrają. Mianowicie, nie miałem okazji jeszcze obejrzeć tych odcinków. Wiem, że już są, ale no, ostatnio mam małe zaległości z tych najnowszych rzeczy ze Star Warsów, czyli właśnie z Parszywej Zgrai, Bad Batch, czy z Mandalorianina z drugiego sezonu. Niedługo to nadrobię. No w każdym razie, podobno jest to ciekawa postać, związana właśnie z tymi chłopakami. A jak wiemy, chłopaki są bardzo silne tutaj w naszej gierce. I pytanie, czy ono też się wpasuje w to. No cóż. Czy my tutaj mamy coś w ogóle wymagane? Raczej nie. To jest tak jak w przypadku tych wszystkich pozostałych postaci, kiedy zostały wprowadzane. No właśnie, nie musimy nic tu kombinować, po prostu dostajemy wszystko na tacy. Także też Bad Batch już cały 85 level z wszystkimi gwiazdkami. Chociaż ja ich w ogóle nie ulepszałem. Także możemy teraz zobaczyć. Omega jest clever and empathic attacker. No, jest mądra i empatyczna. Tak, wprowadza buffy, debuffy. And the presence of her Bad Batch allies to take out her fuse. Dobra. Disarming shot deals damage to enemy and if Omega has evasion up. Evasion, czyli mamy, wiecie, uniki. Zadaje jakiś tam specjalny damage. Chance to avoid an enemy attack. Tak. Może oślepić. Can blind, miss the next attack. And daze can assist, counter attack or gain. No super. Czyli jeśli ma evasion up, czyli to unikanie, to może przeciwnikowi wprowadzić dużo debuffów, znaczy no, że nie będzie mógł asystować, nie będzie mógł odbić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj już wiem, jak działa echo, bo troszkę sobie nie pograłem. Walniemy wszystkim pięknego debuffa. No i teraz co tutaj mamy? O, mamy evasion up, dobra, no to zobaczmy, czy faktycznie to zadziała. No to dość sporo ją walnęła. No i pięknie. No i teraz sobie wszystkich zastunujemy jeszcze raz. O Boże, ale kasacja. Ogólnie to Bad Batch jest bardzo, bardzo silnym składem. No, chociaż w tym momencie bardzo ciężko ich wbić na jakiś rozsądny poziom. Ale już nawet mając całym składem 50 tysięcy, to już mocno biją. No widzę, że tutaj oprócz tych fragmentów, które dostaniemy na pewniaka i pewnie będziemy mieli tam 3 gwiazdki na koniec, no to dostajemy jeszcze mody i no to już jest fajne. No, szkoda tych wszystkich ludzi, którzy nie mieli okazji powbijać całego Bad Batch składu za, można powiedzieć, darmochę. Tak jak teraz wbijamy tą Omegę. This damage to an enemy and if the enemy is exposed, receives additional damage from targets, from attacks, will inflict them with target lock. Certain abilities have improved interactions against target lock. And remove turn pattern determines how quickly and tak. Wszystko jest wyjaśnione. Wszystkie buffy czy debuffy są zawsze wyjaśnione tutaj w namiasek. Czyli zadajemy specjalny damage i jeśli przeciwnik ma taki znaczek Expose, to jest taki znaczek, że zwiększony damage otrzyma następnym atakiem, no to dostanie target locka, no i dzięki temu będziemy mogli z różnych ability mocniej go tam blać, czyli dodatkowe efekty, no i będzie usuwało termometer, czyli ten niebieski pasek, no czyli całkiem fajne. Tylko no to w przypadku kiedy ma tego locka. Omega has target practice while a character is affiliated with this.
Omega can ignore taunt to target this enemy. O, fajnie. Czyli ona może olać wszystko, nawet jak są taunty, i walić w tego, którego walnęła tym atakiem. Dobra, no to my tutaj sobie znowu namieszamy. Pięknie. A co to jest jeszcze za skill? Dispel all buff. A, debuff. Dispel all debuff on herself and gain stealth for turns. No, ciekawe. Dobra. Macie granatem przez łeb. Macie stunem przez łeb. I... czy on... Inflict Expose. O, dobra. Okej. No i teraz jest... ma tego Expose'a. A już nie ma, bo zużyliśmy. Od razu zużył. No to sobie nie postrzelamy. Ogólnie tutaj ciężko jest jakiekolwiek taktyki wystosować na tych eventach, tych wprowadzających nową postać, bo tylko przedstawiają skille. One są po prostu nie do przegrania. Możecie sobie puścić full autoplay i tyle. Jednak chciałem tutaj zobaczyć, co takiego ciekawego ta postać wprowadza, no bo jednak ludzie będą nią zaraz grali, będą mieli ją w teamach i będzie ciężko na PvP się z tym mierzyć. Także, no niestety. Dobra. Empathy first. Dispel debuff on Omega and gives her stealth. Tak, czyli no, nie może być targetowana, jest tak, tak, tak. Bad Batch allies gain protection up, defense up, znaczy defense penetration, przepraszam. Ignores, tak, dobra, dobra. And thermometer, czyli jak ona to zrobi, to tak, ona będzie niewidzialna, wszyscy dostaną defense up i będą mieli przebicie pancerza, no, przeciwko wrogom, i zyskają termometer. Zobaczcie, jaki pasek poskoczył po tym. Dostali osłonkę, tą fioletową, i dostali jeszcze buffa, że przebijają przeciwnika. Dobra. No i jest expose, tak? No to walimy tym. I jeszcze target locka dostał. Tym to nawet dwóch skill nie używam zawsze. Dobra, my ich wszystkich lejemy. Chlast. Co my tutaj możemy jeszcze zrobić? Nie no, oni biją tyle, że przeciwnicy nie mają szans. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale tutaj te scenerie są rodem z serialu, gdzie Bad Batch w ogóle ma miejsce. Ten korytarz był tam w ostatnich odcinkach jeszcze z serialu, tam chyba 6 sezonu? Czy 7 to było? Już kurczę, nie pamiętam. Tam w tym sezonie, w którym był Order 66. Part of the squad gives Omega additional bonuses while stealth head and bonuses to offense if all or of her allies are Bad Batch. Czyli ona ma dodatkowe bonusy, kiedy wszyscy z teamu to jest Bad Batch. No dobra. O! A ja ostatnio szukałem kontry na Geonosianów. I czyżby to była kontra na nich? Bad Batch? Teraz się dowiemy. No straszni są. Chociaż mogliśmy sobie dać... Dobra. Pierwszy zrobimy tak. O, no i to już jest piękne. Dobra. I teraz tak. Tutaj pyk. Rzucimy ich granacikiem. Może ich zastanuje. Gitara. O, żeż ty kurde. Ale Geonosianów zmiotło. No i to mi się podoba. O, jeszcze jeden tier. To już wszystko? Chyba tak, to jest ostatni tier. Czas wykorzystać. Aha! Czemu ja muszę swoich ludzi wykorzystać? No ładnie. No to mój ulubiony team zaprzęgę do tego. Moja nowa liderka. Chociaż teraz mój team, no tak się średnio wszędzie ostatnio, no ale dobra. Dobra.
Kurczę, ona ma tarczę. Tarczę i łuk jednocześnie. Co to w ogóle jest, to co ona miała w ręce? Muszę się potem przyjrzeć. No. No dobra. No, widzicie, to nie, to daje tylko. Tylko bad bash bonusy, niestety. Dobra, przydałoby się Grievousa sprzątnąć, co? Oj. Chyba poszedł spanko. No, ktoś tutaj był exposed. Na pewno warto tą fabrykę droidów zniszczyć jak najszybciej. Widzę, że tutaj bez najmniejszych problemów to zakończymy. Co on za tym działkiem siedzi? No. Już wystarczy, koleżko. No nie powiem, no. Jest to banalne. Także raczej nie powinniście mieć z tym problemów. Tej postacie myślę, że co mają 8000, to już powinny dać radę na ten poziom. O, no i super. Tego materiału ostatnio mi strasznie brakuje. Także git. A to jest taki dodatkowy, widzę, już bez fragmentów. Także fajnie tutaj dodali. No niestety, można to tylko raz przejść. Możecie sobie 5 razy podejść, ale możecie tylko raz przejść. Także niestety, więcej nagród już z tego tytułu nie będzie. No i mamy Omegę. Omega, jak widzicie, jest klon trooperem w ogóle. Jest klon trooperem, no bo... No niby tak, niby jest... Niby Omega jest klonem. Według historii Lightside, Attacker i Bad Batch. No zobaczcie, no, fajny ten łuczek taki. No dobra. No dobra. Także to by było tutaj na tyle. Za 100 golda możemy ją odblokować prawdopodobnie na 3 gwiazdki. Zaraz zobaczymy. Pyk, pyk, pyk. Dwie tylko, ale lipa. Tylko 2 gwiazdki ma. A nie, dobra, jest promocja od razu na 3. No, już myślałem, że nie ma. No dobra. To by było tutaj na tyle. Także jeśli gracie parszywą zgrają, no to no warto by chyba dołączyć ją do składu. Jeśli nie, no cóż. Warto chociaż event przejść, żeby ją po prostu odblokować i dostać parę modów. No, zawsze to jest jakiś tam albo hajs dodatkowy, albo mody wam akurat wpasują. To by było na tyle. Dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku.